witajcie, siedzę w samochodzie i próbuję nagrać ten wiatr, który jest na zewnątrz. Dzisiaj jest poniedziałek, 4 marca i powiem Wam, że tak gwałtownie od wczoraj zmieniła się pogoda. Wczoraj był umcuk, czyli taki przemarsz, taka parada na ostatki, wiecie, na te 40 dni przed postem. I już wczoraj, tak około 16, nadchodziły nad Frankfurtem takie mocne, ogromne chmury. A teraz przyjechałam, jest już po południu, około 2 godziny i jest tak silny wiatr, najpierw padało dzisiaj, że siedzę i chcę nagrać, jak rzuca samochodem, słuchajcie, bo po prostu rzuca samochodem. Nie wiem, co to będzie. Już dzisiaj trudności sprawiała jazda po autostradzie. Trzeba naprawdę jechać powoli, nie przekraczać większej prędkości. No jest dosyć nieprzyjemnie, powiem, jak siedzę w tym samochodzie. Czarne chmury się zebrały nad nami. O, teraz. Czy to słychać? Coś uderzyło w moją szybę. Bardzo nie lubię wiatru. Nie lubię wiatru. I nie lubię takich właśnie chmur. Myślę, że to wszystko spowodowane jest tym strasznym upałem, jaki był w ubiegłym tygodniu, bo było do 20 stopni, słuchajcie. O. Jaki powiew, czy to słychać? Potem sobie to odtworzę. Bardzo nie lubię wiatru. Jedyne, czego się boję, to wiatru i wody. Takiej wysokiej wody. Nie wiem, czy ktoś się boi. Nie chcę Was straszyć, ale jest nieprzyjemnie. To są takie wysokie domy. I pełny jest drzew i boję się, że jakaś gałąź się ułamie i spadnie na mnie. Mam teraz jeszcze godzinkę tutaj pracy i będę uciekać do domu, chociaż koło mnie jest też nie najlepiej, bo też jest dużo drzew. Na szczęście zaczęli powoli przycinać drzewa wszędzie we Frankfurcie, jak wiem, to co roku. Czasami na wiosnę, czasami na zimę. Zawsze coś może się odłamać i po prostu na nas spaść. Teraz się uspokoiło. Naprawdę, miałam wrażenie, jakby coś od spodu podnosiło mój samochód. Okej, dobra, to jeszcze się do Was odezwę. A Wy też nie lubicie wiatru? Też nie lubię wiatru. Myślicie, czego się boję? Boję się tornada. Bardzo się boję, bo pojawiły się... No co roku gdzieś tam się w Niemczech pojawia jakieś tornado i bardzo się tym boję. Jakoś tu będzie, pa. Próbuję nagrać te podmuchy. Przed chwilą gałąź spadła na mnie, taka maleńka. No i jeszcze tutaj muszę postać z godzinkę. Teraz, no. Tam są takie ciemne chmury. O, tam. Bardzo to jest niemiło. Jaka jest wichura okropna, popatrzcie, posłuchajcie. Jak ja do domu chodzę. Godzinę później, pogoda jest katastrofalna, jestem cała mokra, szłam zaledwie 30 sekund do samochodu, z trudnością otworzyłam drzwi, wpakowałam kofry, słuchajcie, do samochodu, nic nie widzę, patrzcie, do samochodu wpakowałam, z nadzieją, że mi nie wyrwie tej klapy tylnej ten wiatr, okropny coś, właśnie byłam u klientów, robiłam im stopy i oni oglądali transmisję z Mainz, bo dzisiaj w Mainz jest taki pochód, co się nazywa tutaj umcuk. Jest dzisiaj umcuk w Mainz i właśnie zaczęło też padać, no i ludzie zaczynają uciekać. Muszę sobie wytrzeć okulary. Słychać? Strasznie zawiewa. Jadę teraz do domu i będę się modlić, módlcie się też, żebym po tej autostradzie jakoś spokojnie dojechała. I cała jestem mokra, rękaw jest mokry cały. Zobaczcie, jak kryje. O matko. Do zobaczenia później, odezwę się, jak przejdę do domu, dam Wam znać. O matko. Trzymajcie kciuki. Nie wiem, czy widać te chmury. One są po prostu czarne. Tutaj telefon w tej chwili rozjaśnia, ale zobaczcie, jaki okropny. Jest po prostu coś w rodzaju takiego szturmu. Okropny.
okropnie, okropieństwo, okropieństwo. Właśnie mijałam samochód policyjny i samochód osobowy i powalone drzewo na drodze. Też spokój. Chyba pojadę do domu, nigdzie się nie będę wychodzić, bo odwołuję moje terminy. No bo... No troszkę się boję, przyznam się, troszkę się boję, bo się bardzo nie lubię, bardzo mam taki strach mam przed tornadem, nie wiem dlaczego. Bardzo się boję. Wtedy chyba po prostu krótko na zakupy. Będę do domu. Będę się wykupić, to jak... Długo, wiem wam, że tutaj Frankfurt jest ułożony w takiej jakby dolinie, w takiej kotlinie i dużo rzeczy dzieje się wokół. Paka, będę ruszać. Dużo rzeczy dzieje się wokół i nas bardzo często omija. Natomiast jak już zejdzie w dolinę burza, to już tak szaleje, że... Teraz się skupić bardzo. Także boję się jakichś powalonych drzew czy czegoś takiego. Co bardzo mam Volt kasko, czyli jest, mam całkowite ubezpieczenie 100% na samochód, ale wolałabym sobie no fruwa, jakiś plakat fruwa. Ale tak, żeby się rozstroić troszeczkę, zejść na inny temat, to opowiem wam, byłam dzisiaj u takiej starszej pani i pana i opowiadali, że w ogóle ten fasznik to jest ten koniec karnawału. Pada tutaj to coś. Trwa 3 dni. We Frankfurcie zaczyna się w poniedziałek, czyli wczoraj był, nie w poniedziałek, w niedzielę, wczoraj był ten urcuk, ten pochód. Dzisiaj jest w Mainz, właśnie było transmitowane w telewizji, więc troszkę poglądałam, popatrzyłam. A jutro jest też we Frankfurcie, ale w takiej części miasta Heidenheim. Ja niestety nie zdążę tam pójść w tym roku, bo nie wiedziałam, ale wiem i na pewno pójdę w przyszłym roku. Pani powiedziała, że jest ładniejszy niż we Frankfurcie. I w ogóle porównywałam, patrzyłam troszeczkę w telewizorze i uważam, że ten w Mainz jest o wiele ładniejszy niż we Frankfurcie. I poznałam też przez internet taką jakąś Azjatkę. I ona mieszka gdzieś na południu Niemiec i ona pokazywała Fasching właśnie z Rotenburga. Rotenburg przez T. Rottenburg. Cudowny, wspaniały, tradycyjny, klasyczny, ze wspaniałymi, słuchajcie, takimi kostiumami. Cudownie. Ten we Frankfurcie, powiem wam, jest nie za bardzo. Ale tak mi się podobał, bo byłam pierwszy raz. A teraz zobaczymy się później, słuchajcie, bo muszę się uskupić. Pa, pa. Słuchajcie, dałam radę. Ten kawałek na autostradzie to był za 2 minuty. I na szczęście kierowcy się dostosowali do prędkości. Prędkość dostosowali do pogody i nawet ta część jest taka jakby zasłonięta. Teraz wiem, po co budują te wały wzdłuż autostrady. Oczywiście wiedziałam wcześniej też, ale doceniłam te wały wzdłuż autostrady, które budują, bo no miałam Pietra. Miałam po prostu Pietra. Niewielu rzeczy się boję. Boję się wiatru, wysokiej wody oraz choroby rodziny, którego boję się najbardziej. Poza tym nie boję się nawet burzy. Uwielbiam, jak grzmi i im więcej piorunów, tym lepiej. Natomiast nie znoszę wiatru. Nie znoszę wiatru i też nie lubię, jak wiecie, filmów katastroficznych. Nigdy nie oglądam, bo ja bardzo przeżywam. Bardzo przeżywam, powiem wam. I nie lubię ich oglądać. Nie mogę spać. A powiedzcie, czego wy się boicie najbardziej. Tylko wy się najbardziej boicie, muszę tutaj pomagać, bo ci nie bardzo w tym samochodzie się jeździ. Te pierwsze tego znosi. Chmury są. Dobra, dojechałam szczęśliwie. Jestem zadowolona. Może jakąś tabletkę na uspokojenie. Kiedyś w ogóle przeżyłam. W ogóle dlaczego boję się? Boję się. Widzicie, dobra, kręciłam. Dlaczego boję się takiego wiatru? Burzy samej może nie. Kiedyś dawno jeszcze, jak nie byłam mężatką, 20 lata temu może, przyszła w tej miejscowości, gdzie mieszkałam, a mieszkałam w bloku na pierwszym piętrze i na drugim piętrze. Przyszła ogromna burza w nocy, a w tym mieszkaniu były takie stare, drewniane okna i one tak nie za bardzo się domykały. I była taka burza, bo tak, przepraszam, że użyję tego słowa, cholerna burza, tak waliło gromami. Taki był wiatr i słuchajcie, trzęsło tymi oknami, trzęsło po prostu tak. Ja się bałam, że te okna po prostu na mnie wylecą. I ja tą noc spędziłam na podłodze, w przedpokoju, schowana między dwoma ścianami. W życiu się nigdy tak nie bałam niczego. Narzędzie.
wejściu, tak się niczego nie bałam, jak właśnie tej burzy i że te okna na mnie wylecą. Bo wiecie, gdyby były jakieś szkody, to nawet nie miałabym pieniędzy, żeby wstawić nowe okna. I od tej pory mam takiego troszeczkę pietra, zwłaszcza kiedy za mocno zaczyna wiać. Ja wtedy się bardzo obawiam. To wszystko tu się może. No dobrze, ale to w tym dzisiejszym karwlogu nie chodzi o to, żeby straszyć. Przepraszam za moją fryzurę, zobaczcie, nie mogę znowu spiąć moich włosów, wszystko mi wychodzi. No dobra, odpuśćcie. To nie da rady. Dobrze. Zobaczymy się jeszcze dzisiaj. Będę dzisiaj dużo gadać. Czasem mam wrażenie, że jak jestem zdenerwowana, zaczynam dużo gadać. Coś tak macie? Coś takiego? No tragedia pod tego wiatru. Macie też coś takiego? Dobra, idę na zakupy. Jesteśmy na krajobrazu po jakiejś pół godziny. Chmury sobie poszły, ale pada. Tam jest pięknie. Piękne chmury. Dobrze, że sobie poszła ta pogoda.